Siemanko, powiem Wam, że w tym sezonie zaskoczyłem nawet sam siebie. Ilość nowych wód, którą zwiedziłem w tym właśnie sezonie, w sezonie 2019, no jest naprawdę imponująca. I wiecie co? Woda, która znajduje się za moimi plecami, jest kolejnym nowym zbiornikiem. Wylądowaliśmy już po raz trzeci na łowisku w okolicach Poznania. Woda, na której się znajdujemy, łowisko, na którym jesteśmy, to Stary Staw. Aktualnie mamy ostatnie dni października, także niewykluczone, że jest to mój ostatni wypad w tym sezonie, w sezonie 2019. Aczkolwiek, jeśli pogoda dopisze, to jeszcze myślę, że wyciśniemy jakąś krótką zasiadkę w tym roku. Jeszcze tydzień temu tak naprawdę mieliśmy około 15, nawet do 20 stopni w ciągu dnia. Dzisiaj mamy 5, przyszło naprawdę duże ochłodzenie i ta noc, która nadchodzi, będzie naprawdę mroźna. No i z tego względu wybraliśmy stanowisko numer 2. Stanowisko, gdzie można tutaj wynająć sobie domek. Mamy dostęp do prądu. Jestem z Martyną, ona jest z Marźluchem, więc, że tak powiem, musimy iść na pewne kompromisy. Korzystając z takiej możliwości, że mamy jedynkę i dwójkę wolną, na pewno popływam w rejonie jedynki, zobaczę, co tam jest. Wiem, że jedynka była pogłębiana, więc na pewno są tam większe głębokości, a raczej na taką zimną pogodę szukałbym miejscówek głębokich. Ja ogólnie lubię łowić w miejscach głębokich, a aż jesienią to wydaje mi się, że ta ryba już raczej omija płycizny i kręci się po tych głębszych partiach. No ale jak będzie, zobaczymy, biorę się za łódkę, pływamy, sondujemy i mam nadzieję, że łowimy. No muszę Wam powiedzieć, że ten sezon naprawdę mnie zaskakuje. Miniona noc na pewno nie należała do najcieplejszych i przez tą noc udało mi się wypracować aż 8 brań, z czego 2 karpie przekroczyły magiczną barierę 20 kg. Dacie wiarę? No to dobrze, że nie, bo cała nocka na zero, oczywiście bez pika. No wiecie, temperatura powietrza, temperatura wody na tyle spadła, że karpie na pewno już gorzej pobierają ten pokarm niż latem. To jest oczywiste. I powiem Wam, że tak naprawdę gdzieś tam podświadomie byłem nawet na to przygotowany, że no będzie trudno wypracowanie jakiegokolwiek brania. I nawet na tą chwilę nawet bym się nie zdziwił, jeżeli te 4 dni, które spędzimy na tym łowisku, nie przyniosą nam nawet żadnej ryby. To jest jak najbardziej realne, z tym się trzeba liczyć, ale 1,5 miesiąca nie było mnie na rybach, po prostu musiałem gdzieś jechać, a mimo wszystko wolę pojechać na taką ciekawą wodę, właśnie jak Stary Staw, niż
tutaj kręcić się po naszych okolicznych, mniejszych zbiornikach w okolicach Warszawy. No trzeba iść w górę, trzeba się czegoś nowego uczyć. Ja przyjechałem tutaj na taki rekonesans bardziej względem przyszłego roku, bo na przyszły rok na pewno chciałbym odwiedzić właśnie tą wodę. Lubię takie kameralne zbiorniki, takie charakterystyczne małe wody. Także na pewno stary staw jest na mojej liście. Za chwilkę będę przewoził wszystkie wędki, wszystkie zestawy i jestem mimo wszystko dobrej myśli, że nie przyblankujemy na tej jesiennej zasiadce. A i chciałem Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ustawiłem sobie budzik na wschód słońca i kiedy wyszedłem z domku i zobaczyłem, jaka aura panuje na zewnątrz, to aż mnie zatkało. Naprawdę kapitalny jesienny klimat. Zresztą zobaczcie sami. Siemanko, witam Was po drugiej nocce na łowisku Stary Staw. No niestety nie mam dla Was zbyt dobrych informacji, ponieważ na tą chwilę nie złapaliśmy żadnego kontaktu z rybą. Jak przyjechaliśmy na łowisko w środę, mieliśmy z prawej strony sąsiadów na stanowisku numer 3 oraz 4. Kolejnego dnia oni się zawinęli i mieliśmy wodę tylko dla siebie. Więc sami rozumiecie, te pierwsze dwa dni, no mocno na nie liczyłem, bo presja wędkarska była naprawdę mała i pomyślałem, że ryba jednak będzie mniej ostrożna i gdzieś tam wokół naszych zestawów się będzie kręcić i na którymś się uwiesi karp. Niestety tak się nie stało. Dzisiaj mamy piątek i dojechała ekipa na jedynkę, dojechała ekipa na trójkę oraz czwórkę i teraz wydaje mi się, że jestem ciemnej dupie, za przeproszeniem, ponieważ dwójka jest to naprawdę takie bardzo zamknięte stanowisko. Jeżeli mamy sąsiadów na jedynce, sąsiadów na trójce, to już ta dwójka jest tak mocno ograniczona, no bo wydaje mi się, że te karpie nawet nie mają po co do tej mini zatoczki na naszym stanowisku wpływać. Także oczywiście nie poddaję się, dalej będę walczył, ale wydaje mi się, że nasze szanse teraz na złowienie jakiejkolwiek ryby bardzo zmalały. O samych miejscówkach może Wam opowiem troszeczkę później. No nie ukrywam, że jak miałem do dyspozycji całą wodę, no to pokręciłem się tą łódką z echo po stanowisku numer 1. Tam opłynąłem sobie, można powiedzieć, wzdłuż i wszerz. Z dwójką zrobiłem to samo. No i wydaje mi się, że te wytypowane miejscówki mimo wszystko są dosyć interesujące. Podzielę się z nimi z Wami. Być może ktoś z nich skorzysta. Wydaje mi się, że w takim okresie letnim one powinny dawać jakieś ryby. Także pokażę Wam, gdzie stawiałem te zestawy. Natomiast jeśli chodzi o nęcenie, to początkowo nie ukrywam, że sypałem troszeczkę więcej, ale to i dalej nie były duże ilości. Teraz jeszcze zszedłem z tej pożywki, zszedłem z tej zanęty i można powiedzieć, że oprócz PV-ki do łódki nie ląduje już nic więcej. Czyli średniej wielkości PV-ka, w środku pokruszone kulki oraz połówki i tak wywożę zestaw. Poszedłem teraz już w minimalizm, szukam ryb na różnej głębokości, na bardzo głębokich miejscach oraz na tych troszeczkę płytszych. Na takich totalnych wypłyceniach no raczej nie jestem przekonany, żeby o tej porze roku stawiać na takiej bardzo płytkiej wodzie. No wydaje mi się, że ta ryba już nie ma czego tam po prostu szukać.
Jeżeli chodzi o przynęty, to również tutaj nie szaleję z wielkością. Tonąca 16, podpięta 12. Stawiam na 3 smaki. Tenji Squid, Skopek Squid oraz Black Pearl. I robię różne kombinacje tych kulek. Oprócz tego próbuję również pojedynczych waftersów. Wszystko delikatnie, tak fajnie zbalansowane, wiecie o co chodzi. Wszystko oczywiście sprawdzam sobie w wodzie przed wyjezieniem. Uważam, że to jest bardzo ważne, a teraz jak ta ryba nie za bardzo, niezbyt chętnie pobiera pokarm, no to musimy mieć wszystko przygotowane po prostu tip-top. Pogoda ogólnie nas nie rozpieszcza. Ta noc była jeszcze zimniejsza od tej poprzedniej. W nocy mieliśmy minus 4 stopnie, także naprawdę, gdyby nie ten domek i prąd, pewnie byśmy tutaj pozamarzali, a tak ten komfort jest naprawdę na wysokim poziomie. Dodatkowo tutaj u pani gospodarz można zamówić sobie obiady, także po prostu pełen wypas, all inclusive, można powiedzieć. Dobra, to chyba tyle ode mnie, jeżeli chodzi o taki skrót tych dwóch nocek. Mamy godzinę teraz 15:30. Słońce już pomału zachodzi, także to jest najwyższy czas, aby przewieźć wszystkie wędki przed nocą. No i trzymajcie kciuki. Ja chciałbym złowić jeszcze jakąś rybę, no bo niewykluczone, że jest to ostatnia zasiadka moja w tym sezonie, a fajnie by było jeszcze złapać jakiś kontakt z rybą. Fajnie by było naładować te baterie przed zimą, no bo tak naprawdę czeka mnie, myślę, że dobre 5 miesięcy przerwy od karpi, a sami wiecie, że później człowieka mocniej nosi. Jak tam pod koniec tego sezonu nic nie złowi, no to potem chce wcześniej wystartować. Czasem obowiązki na to nie pozwalają, także fajnie by było coś tam wydubać z tej wody. Dobra, tyle ode mnie, biorę się za robotę i tak jak mówiłem, trzymajcie. Słuchajcie, no to jedno jedyne branie. Czekaliśmy 3 noce. Zestaw ponad 24 godziny w wodzie. Jest. Siedzimy w namiocie, jemy z Martyną śniadanie. Mamy delikatny, ale zdecydowany odjazd. Szybko dobiegam do wędki. Nogi mi się trzęsą. Co prawda nie był to długi hol, ale jest. Mamy przepięknego lampasa ze stanowiska numer 2. Jest! Kurde! Hoppa! Prezentuję go Wam. Jest śliczny. Waga nieduża, myślę, że około 12-13 kg. Ale taka wyczekana ryba smakuje najlepiej. Do domu nie wracamy o kiju, także jestem przeszczęśliwy. Come on! Dobra, słuchajcie, nie chcę już więcej męczyć tej rybki. Zważyliśmy ją dokładnie, ważyła, no, worek za chwilkę zważymy, ale waga pokazała 17300 z workiem Witchwooda. Worek nie był w pełni namoczony, więc 15 ma na pewno.
ostatnia prezentacja. Ale jestem happy. 3 dni czekaliśmy na to branie. Jest. Spodszczin. Taki piękny lampas. Super. Wypuszczamy rybkę. I może coś się jeszcze wydarzy. Taką mam nadzieję. No dobra, słuchajcie, emocje troszeczkę opadły po tym niespodziewanym braniu karpia. No muszę Wam przyznać, że byłem w totalnym szoku. Pierwsza nocka bez pika, druga nocka bez pika, trzecia nocka to samo. Więc za dnia można powiedzieć, że już przekreśliłem te moje szanse. Z lewej i z prawej strony mam sąsiadów, mam wędkarzy, więc tak jak Wam mówiłem, dwójka wydaje mi się dość mocno odciętym i ograniczonym stanowiskiem. Ale ten długo wyczekiwany dźwięk centralki w końcu zagrał. I w pierwszej chwili nie wiedziałem, co się dzieje. Było co prawda takie dosyć mocne pociągnięcie, więc byłem przekonany, że jest to branie. Natomiast ten odjazd był bardzo krótki, mimo że był zdecydowany, to później ryba zaczęła się cofać i zaczęły się pojedyncze popikiwania do brzegu i już byłem lekko zdezorientowany. Dobiegam szybko do wędki, chwytam za wędkę, zwijam luz, dużo luzu tego było, więc pojawiła mi się gdzieś tam taka myśl, przeszła mi taka myśl przez głowę, że być może uwiesił się na haku amur. Natomiast jak zwinąłem ten luz i poczułem opór, no to już miałem jakieś ciche nadzieje, że będzie to karp. Sam hol tak naprawdę nie trwał długo. Myślę, że holowaliśmy tego karpia może 3-4 minuty. Jak go zobaczyłem w wodzie, no to oszacowałem go na takie 10-12 kg. Później po wyjęciu go na brzeg, jak leżał w kołysce, widziałem, że jest troszeczkę większy, więc dawałem mu tam 13, może 14 kilo. Natomiast później, jak już zważyliśmy karpia, jego waga z workiem pokazała 17300, ale piękny lampas. Jestem już mega szczęśliwy, bo sami wiecie, jak to jest. Czekając długo na branie, no to jedno, jedyne branie, jak ono w końcu się pojawi, no to nogi się robią z waty podczas tego holu. Zależy Wam strasznie, żeby go podebrać, żeby tą walkę wygrać. Zresztą tutaj podczas tej walki z tym karpiszonem nie obeszło się bez pewnych problemów. Ewidentnie za mocno wcisnąłem ten klips od ciężarka, więc hol na niezerwanym ciężarku zawsze wydaje mi się, że grozi. Jest to bardziej prawdopodobne, że ten karp się zepnie. Jeżeli chodzi o przynętę, na którą pokusił się ten karp, tutaj akurat na haczyku był tędzi squid 16 mm podpięty malutkim popkiem 12 Black Pearl. Moje zestawy w wodzie zostawiłem na ponad 24 godziny. I po pewnym czasie stwierdziłem, że takie regularne wywózki co 8, powiedzmy 12 godzin, tutaj się nie sprawdzają. Na początku robiłem taką przewózkę rano i jeszcze jedną na wieczór, ale już od drugiej doby tak naprawdę zacząłem praktykować jedną wywózkę na 24 godziny. Także jestem mega szczęśliwy, że udało nam się wypracować tą jedną rybę, ale co prawda dzień się jeszcze nie skończył. Mamy do jutra trochę czasu, więc być może noc przyniesie również coś. No, bardzo na to liczę. Mam nadzieję, że ryby troszeczkę na tym niskim ciśnieniu ruszą w żer, no bo teraz naprawdę mamy dość duży spadek tego ciśnienia. No jestem dobrej myśli. Moje kije już są wszystkie przewiezione. Teraz pozostaje tylko czekać. Wszystko perfekcyjnie położone. Drobne nęcenie z PVA punktowo. I nic więcej nie było tutaj potrzebne. Ten zwycięski kij, który dał mi tego pięknego lampasa, powędrował na pogranicze stanowiska 2 i 3. Te stanowiska idą w ten sposób, że od cypelka do cypelka mamy swoje stanowisko, numer 2, i od tego cypelka skrajnie prawego do kolejnego cypla jest stanowisko numer 3, więc postawiłem na granicy, niedaleko trzciny i też odsuwając się od niej, znalazłem taki stok,
i centralnie na tym spadku postawiłem zestaw i właśnie ten karp uderzył po 24 godzinach, połakomił się na naszą drobną przynętę. Z tego miejsca też dziękuję tutaj Jackowi, sąsiadowi na jedynce, który no, wpadł na pogaduchy, troszeczkę mi zasugerował pewne miejsca, które warto by było obstawić. Ja jako nowicjusz na tej wodzie, na starym stawie, zawsze chętnie wysłucham osób, które jeżdżą na to regularnie na dany zbiornik. I fajne jest właśnie to, że są tacy karpiarze, którzy tak się nie kryją z tym wszystkim, tylko potrafią przyjść, pogadać, zasugerować pewne miejscówki, w jaki sposób można by było się dobrać do tych niezwykle przebiegłych karpi, które żyją właśnie na starym stawie, na łowisku Stary Staw. Także Jacek, dziękuję za pomoc. Twoja miejscówka, twoja zasugerowana miejscówka w okolicy Trzciny sprawdziła się perfekcyjnie. No i cóż, to chyba by było na tyle. Chciałem Wam właśnie tak na świeżo jeszcze opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. A tymczasem nie przedłużam i mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnej rybie. Strzałeczka! Słuchajcie, mamy niedzielny poranek, ostatnia nocka już za nami. Jak pewnie się domyślacie i widzicie po mnie, jestem mega szczęśliwy, ponieważ nad ranem wydarzyło się coś wspaniałego. Początki tutaj na Starym Stawie były naprawdę trudne. Środa, czwartek, piątek, bez ryby, bez żadnego kontaktu, bez najmniejszego piknięcia. Można powiedzieć, że od czwartku zacząłem wprowadzać pewne modyfikacje do mojej taktyki, ponieważ stwierdziłem, że jeżeli będę się trzymał cały czas tego samego schematu, to do niczego mnie nie doprowadzi. Zmodyfikowałem lekko swoje miejsca, w których kładłem zestawy. Tak jak Wam wczoraj wspominałem, obstawiałem stoki, czyli nie kładłem w najgłębszych miejscach, nie kładłem na płciźnie, tylko na czymś pośrodku. Pewnie również pamiętacie, jak wspominałem Wam o miejscu w środku zatoki. Tam jest takie charakterystyczne odcięcie, gdzie w połowie drogi od naszego stanowiska, od dwójki, zaczyna się płcizna. Postawiłem właśnie na tym stoku, właśnie na tym spadku i pojechał. Dobra, koniec tego gadania. Idziemy po rybę. Powiem Wam, że jestem troszeczkę taki roztrzęsiony, ponieważ no widziałem ją, widziałem ten piękny łeb. To jest naprawdę duża, stara ryba. Mamy to. Mamy jesiennego konia ze Starego Stawu. Jest! Basicsbeats.com.
Jest. Słuchajcie, ryba po zważeniu. Niewiele jej zabrakło do 20. 19,900. Nawet 19,900 haczykiem, także ja nigdy nie dodaję wagi. Chociaż nie jeden by zrobił z tego karpia 20. Mało brakło. Mamy to ze starego stawu. Po raz pierwszy na zbiorniku. Jedno z gorszych stanowisk. Karpiowy Janusz, stary staw. I karp prawie 20 kilo. Jest! Jest! Spokój. Widziałem ten łeb. Widziałem ten łeb. On był gigantyczny. To jest wielka, stara ryba ze starego stawu. Mamy to! Come on! Come on! Teraz możemy wracać do domu. Wyczekana ryba. Siedzimy tu od środy. Jest niedziela. I to jest nagroda. Golec 19,900. Mamy to! Mamy to! Wszedłem z rybką do wody, żeby wam ją jeszcze zaprezentować w pełnej okazałości. Karp, przepiękny karp, 19,900. Piękna ryba, naprawdę piękna ryba. Strasznie się cieszę. I teraz możemy wracać do domu. Taktyka się sprawdziła. Piękne dwie ryby, może niedużo, ale mamy, słuchajcie, mamy listopad. Woda jest naprawdę zimna, więc ta ryba to jest takie moje osobiste chyba zakończenie sezonu. Taką rybą można kończyć sezon. Jest świetnie. No dobra, wypuściliśmy tą piękną prawie 20. Jestem przeszczęśliwy, to już wiecie. No i na tym chyba wypadałoby zakończyć ten materiał, bo jest już totalnie pozamiatany. Jestem spełniony, jestem szczęśliwy. Być może jest to ostatnia zasiadka tego sezonu, więc z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować. Dzięki, że byliście ze mną. No i widzimy się na pewno w przyszłym, a może i nawet znajdę czas, jeśli pogoda pozwoli, to wybierzemy się na ryby jeszcze raz w listopadzie, ale nie obiecuję. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.